Siódmy dzień lipca, piątek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Bolesławianie wyjeżdżają na akcję Mogiłę Pradziada Ocal z Zapomnienia. Na brak chętnych na Dolnym Śląsku nie narzekamy. Mamy w tej chwili 93 szkoły, które się zaangażowały w to przedsięwzięcie. Letnia Akademia Sztuk Wszelakich w Boku. Przez 2 tygodnie w lipcu dzieci poznają różne techniki, zajęcia odbywają się w plenerze i w pracowni. Nadchodzi godzina zero dla dolnośląskiej akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. W sobotę o 18:00 we Wrocławiu spotkają się wszyscy uczestnicy akcji z całego regionu i razem w kawalkadzie busów wyruszą w stronę granicy z Ukrainą. Po raz 8 wolontariusze z Dolnego Śląska, ale tym razem i z wielu regionów całej Polski, pojadą na kresy II Rzeczpospolitej, by porządkować ponad 100 już cmentarzy, które pozostały tam po Polakach wypędzonych z tamtych ziem po II wojnie światowej. W tym roku za wschodnią granicę pojedzie około 1200 osób. Na brak chętnych na Dolnym Śląsku nie narzekamy. Mamy w tej chwili 93 szkoły, które się zaangażowały w to przedsięwzięcie i kolejne czekają na możliwość wyjazdu. Jeszcze niewiele wiedzą o tej akcji, jeszcze niczego na cmentarzach nie zrobiły, ale już dowiedziały się te szkoły od swoich zaprzyjaźnionych, że warto pojechać na kresy, że to jest nie tylko czyszczenie grobów, że nie tylko możliwość znalezienia swoich korzeni, swoich przodków, ale po prostu jest to wielka przygoda, jest to wielka lekcja no nie tylko patriotyzmu, ale takiego społecznego zachowania. Jedną z takich osób, które po raz pierwszy pojadą na akcję, jest bolesławianka Ania Wróblewska. Poza pragnieniem doświadczenia tego wszystkiego, co wiąże się z kresami i samą akcją porządkowania grobów, Ania ma też inne oczekiwania. Twoje korzenie rodzinne sięgają też tam na kresy. Powiedz, czy tutaj pod tym kątem czegoś się spodziewasz, czegoś oczekujesz, coś chcesz zrobić tam właśnie będąc na kresach? Szczerze mówiąc, to mam nadzieję, że będę miała okazję pojechać do małej miejscowości, w której urodziła się moja babcia i mieszkali moi pradziadkowie, którzy właśnie ostatnim transportem z kresów przyjechali w 1945 roku do Bolesławca. I ponieważ tato rzadko opowiadał o nich i mało co wiem i mało zdjęć widziałam, więc mam nadzieję, że uda mi się coś tam zobaczyć. No i to jest dla mnie takie trochę wzruszające, kiedy ja nigdy nie poznałam babci i będę mogła może nawet stanąć w wiosce, gdzie ona kiedyś mieszkała i się urodziła. Grupa Bolesławiecka będzie kolejny raz pracować na cmentarzach w Sieniawie i Jazłowcu. Ale tradycyjnie też zrobi porządki na cmentarzu w Kołodnie, którym opiekują się dolnośląscy motocykliści z rajdu katyńskiego, i na cmentarzu w Iwańczanach. W Jazłowcu pojawią się po raz drugi. Bardzo był zarośnięty i początkowo starałyśmy się własnymi siłami, siłami naszych pracowników, oczyszczać groby. W ubiegłym roku tutaj pani Barbara Smoleńska z ekipą, z młodzieżą z Bolesławca właściwie przyjechali nam z pomocą. Bardzo dużo zrobili. Oczyścili z chaszczów, podnieśli właściwie część grobów, wzmocnili, z czego jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Najwięcej wolontariuszy akcji pojedzie na tereny województwa tarnopolskiego na Ukrainie, bo stamtąd pochodzi najwięcej obecnych dolnoślązaków wypędzonych z kresów. Też sporo na Lwowszczyźnie, niewielu na Pokuciu, bardzo wielu na Podolu. Tam ciągnie nas do tej pierwszej Rzeczypospolitej, tam są zresztą piękne, zabytkowe cmentarze, jeszcze nieodkryte i wiele tych nekropolii jest niezniszczonych, tylko po prostu no, w chaszczach. Jak się te chaszcze wycina, nagle objawia się coś tak pięknego, takie polskie znakomite pamiątki, nawet XVII-XVIII wieczne. Niewiele jeździmy na Wołyń, dlatego że tam po prostu prawie nie ma cmentarzy, ale o tym Wołyniu pamiętamy. Brak cmentarzy na Wołyniu to efekt działań ukraińskiej powstańczej armii, która po zamordowaniu Polaków niszczyła też ślady ich obecności w tej krainie. Poza 23-osobową grupą z Bolesławca na kresy pojedzie też grupa mieszkańców Żeliszowa. Po raz pierwszy porządkować będą cmentarz w Maksymówce pod Zbarażem, skąd pochodzą przodkowie wielu żeliszowian. Zdziwiony
tym widokiem tego cmentarza. Jest tak zaniedbany, tak zarośnięty, że ciężko odnaleźć grobu. Teściowa mówiła, że jest tu jej grób jej matki. No, starałem się poszukać, ale śladów nie widać, bo to był żelazny krzyż z napisem. No, znalazłem tu parę żelaznych krzyży, ale napisów już niestety nie ma i trudno to odróżnić, który to jest grób. No, będziemy jeszcze tu później w lipcu właśnie porządkować ten cmentarz. No i spróbujemy jakoś, może nam się to uda, żeby to doprowadzić do takiego ładu, żeby można było no, przejść tu swobodnie przez ten cmentarz i odczytać chociaż te napisy na tych pomnikach. Praca na wszystkich cmentarzach kresowych, na które pojadą wolontariusze, trwać będzie niemal 2 tygodnie. Wyjazd nastąpi w sobotę, a ostra praca rozpocznie się już w poniedziałek. Organizatorzy akcji zapewniają wszystkich rodziców wyjeżdżającej młodzieży, że w miejscach, w których będą pracować, jest bezpiecznie. Letnia Akademia Sztuk Wszelakich to hasło wakacyjnych zajęć plastyczno-technicznych dla dzieci, które przygotował dla nich Bolesławiecki Ośrodek Kultury. Igły i nici poszły w ruch w pracowni Magdaleny Koniecznej w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Trwało w tym tygodniu wielkie szycie. Za pomocą tkanin dzieci wykonały kubistyczne autoportrety. Robię swoją podobiznę. Aha, i ty masz włosy jeansowe, tak? Mhm. Dobrze, a nos jaki? Pokaż nam nos. To jest nos taki mały. No. No. I usta uśmiechnięte, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Wykonywane przez dzieci patchworki inspirowane były twórczością Pabla Picassa. Nie każdy jednak zdecydował się na autoportret. Milena na przykład postanowiła zrobić portret taty. Ten kwiatek to co to jest? Ozdoba. Ozdoba, tak? A gdzie tata ma oczy? Tu. Takie jedno żółte, drugie takie brązowe, tak? A to czerwone to jest nos? Nie. A gdzie jest nos? Nie ma. A jeszcze nie ma. A to czerwone taka kropka na środku? To jest ozdoba. To pierwszy i nie ostatni tydzień zajęć plastyczno-technicznych w pracowni Magdaleny Koniecznej. Praca twórcza będzie trwała także w przyszłym tygodniu, ale już w godzinach popołudniowych. Do tej pory byliśmy też w galerii, tam dzieci zwiedzały wystawę. Poznały techniki takie jak rysunek tuszem, szkicowaliśmy też dużo, projektowały dzieci maski afrykańskie. Teraz obecnie wykonujemy patchworki, takie makatki z tkaniny, które są inspirowane twórczością Pabla Picassa. W sierpniu Picasso ustąpi miejsca bolesławieckim akcentom ceramicznym. Pod hasłem Moda Kobaltowa młodzi bolesławianie wezmą udział w warsztatach projektowania ubioru, które zakończą się udziałem w ceramicznej paradzie podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Zapraszam teraz Państwa na blok skrótowych wiadomości. Rozstrzygnięty został przetarg na 13 autobusów dla Bolesławieckiego Miejskiego Zakładu Komunikacji. Jak podaje serwis internetowy Infobus, do Bolesławca trafią autobusy z firmy Ursus City Smile. Nowoczesne pojazdy rozpoczną jazdę po mieście w ostatnim kwartale tego roku. Przy ulicy Tyrankiewiczów znaleziono nawigację samochodową. To cały komplet urządzenia z ładowarką i mocowaniem do szyby. Obecnie jest ona na Bolesławieckiej Komendzie Policji. Właściciel może zgłosić się po jej odbiór do policjanta dzielnicowego. 10 medali przywieźli z Mistrzostw Dolnego Śląska w Oleśnicy w kategorii młodzików bolesławieccy lekkoatleci. Na najwyższym stopniu podium stanęli dwukrotnie Michał Zazula w skoku w dal, Weronika Kanikowska w chodzie na 3000 metrów, Wiktoria Tomczyk w pchnięciu kulą i Maja Karaszewicz w rzucie oszczepem. Maja zajęła też drugie miejsce w rzucie dyskiem. Srebrne medale przywieźli Grzegorz Czepiel w rzucie młotem i Amelia Jackowska w biegu na 200 metrów przez płotki. Brązowe medale stały się udziałem sztafety 4x100 metrów dziewcząt,
które biegły w składzie Malwina Towenek, Sandra Flis, Amelia Jackowska i Julia Ragula. Brąz wywalczył też Grzegorz Czepiel w rzucie dyskiem. Młodzi piłkarze już powinni pomyśleć o udziale w turnieju dzikich drużyn, który Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował na sobotę 15 lipca. Drużyny będą trzyosobowe. Turniej rozpocznie się o 10 na płycie ośrodka wodno-sportowego, a rozgrywki toczyć się będą w trzech rocznikach 2006-07, 2008-09 i 2010-11. Około 100 wystawców weźmie udział w targach ceramicznych, które towarzyszyć będą tegorocznemu Świętu Ceramiki w Bolesławcu. Tradycyjnie odbędzie się też parada, spotkanie ognia z gliną, czyli widowiskowe plenerowe piece. Będzie miasteczko animacji ceramicznych, koncerty gwiazd, spektakle, wystawy z dwóch plenerów i giełda staroci, informuje Bolesławiecki Ośrodek Kultury. W stolicy Dolnego Śląska powstanie pierwsza kryta hala lekkoatletyczna, w której sportowcy będą mogli trenować przez cały rok. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano list intencyjny w sprawie budowy nowego obiektu. Szacunkowy koszt inwestycji to około 30 milionów złotych. Hala lekkoatletyczna ma powstać do końca 2021 roku na terenach przy Stadionie Olimpijskim. Będzie służyć wyłącznie do treningów lekkoatletycznych oraz zawodów w dyscyplinach lekkoatletycznych. W sobotę w amfiteatrze wystąpią wokaliści, którzy wzięli udział w polsko-niemieckich warsztatach w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Koncert rozpocznie się o godzinie 19. Dwadzieścia osób z Polski i Niemiec przez cały tydzień pracowało nad głosem pod okiem profesjonalnej kadry instruktorskiej. Efekty ich wspólnej pracy będziemy mogli usłyszeć już w sobotę w amfiteatrze, a dzień później w Zittau podczas specjalnych koncertów, które zakończył polsko-niemiecki projekt zatytułowany Kultura bez granic. Na scenie zobaczymy nie tylko wokalistów amatorów, ale też wykładowców, w tym Martę Podulkę. Wokalistka związana jest z poznańskim zespołem 7 sekund. W 2001 roku występowała w programie Mam Talent, gdzie zajęła trzecie miejsce, a także na 50. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i koncercie Super Debiuty oraz na festiwalu Top Trendy. Cieplej żywieje wiatr i życie ma lepszy smak. Na zorganizowanych w Bolesławieckim Ośrodku Kultury warsztatach skupiono się nie tylko na ćwiczeniach typowo warsztatowych, ale też nad wyborem piosenek na koncerty finałowe, czy dobraniem aranżacji muzycznej pasującej do danego wykonawcy. Nad wszystkimi aspektami natury muzycznej czuwała kadra fachowców, oprócz Marty Podulki także wokalistka Kasia Wilk, pianista, kompozytor i aranżer Daniel Grupa, a także pianista Jan Sawiński. Koncert w amfiteatrze rozpocznie się w sobotę o godzinie 19. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Polsko-niemiecki projekt związany jest z niedawną renowacją Bolesławieckiego Amfiteatru oraz sceny na wolnym powietrzu Weinau w Zittau. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na weekend. Po niej nasze cykliczne odkrywanie historii. Dzisiaj nasza ekipa będzie w Krzywej. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.